O, patrz, kurczę. Jeżeli wam się podobają takie odcinki ze mną, to proszę o zostawienie łapki w górę. Jak ci się przejażdżka John Deere'em podoba? Fajnie. Fajnie? Będziesz jeździła ze mną zawsze? No, jakbyś mnie zabierał. Hollywoodzkiego wywalimy, nie? Nie. Nie? To też się dobry jest? Może być. Dobra. Niektórzy trafiają na gorszy. To kurde będzie. No to Marek jeszcze nie taki zły, ale z tych gorszych, dobra. W komentarzach czy piliście taką orężadę, bo to jest, ja pamiętam, to jest smak dzieciństwa. Chodziło się do sklepu i zawsze się piło. Patrzyło się na Stasię, jak piwka piją, to się piło taką orężadę. Otworzy ci Milcia, bo ty chcesz. Ciekawe, czy otworzę tu. O! O kurde, dobrze. Myślałem, że ten, to zatkałem. O, trzeba wyrzucić. Piechota? Witam was serdecznie, z tej strony Joker i Milcia, moja dziewczyna. Gdzie jedziemy, Milcia? Ola. Dzisiaj jest niedziela, obiad pół trzeba zrobić, co niedzielę, nie? A tak dużo deszczu spadło, że samochodem nie pojedziemy. A jeszcze jest taka okazja, bo sobie Milena pojeździ ciągnikiem. Mówi, dawno nie jeździła, nie? Zobaczymy, czy umie. Umie. Ja jadę na razie na szosie, później ty, nie? Na polu. Dobra, to jedziemy. Masz coś takiego jak w aucie? Co? Nie, nie ma tu. A tu? To nie za bardzo jest, powiem ci, bo to wypadnie tak i tak. Musisz kurde, trzymać. No, co ty nie powiesz, że muszę trzymać teraz? Pomogłem ci. Jedziemy, nie? Paliwa nam starczy. Jest ponad pół. No co ty, starczy? Starczy? Ze 100 litrów na pewno jest. Jedziemy, Milena, światełka. Są włączone. Zobacz, jak po kalibracji on teraz fajnie chodzi. Elegancko biegi przeskakują. Kto tu ktoś przyjechał? Jest, zobacz, chyba jakiś widz. Nie wiem właśnie. No i chyba widzowie znowu przyjechali. Patrz, ktoś macha do nas. Zwolnij. Chyba widzowie przyjechali. Rejestracja nieznana jakaś. Tak, o, witam serdecznie. Dobry, ale nie chciał powiedzieć gdzie, a ja jeżdżę z młodym. I jeżdżę. I wyjechaliśmy, słuchaj, i w prawo skręciliśmy. I wróciłem. A bo my cały czas zajęci byliśmy, no, robiliśmy w ciągniku. Poznałem, jak jechaliśmy nad morze. No. Zawsze tłumaczysz, że są korki, jak się. No. Słuchaj, i tu poznałem, jedziemy, nie, w sobotę. I podjechałem, tu mam moja pani, wiesz, zawstydzona, ona nie. No jak wejdziesz do kogoś, no i jak, mówi, nie? A my jedziemy na objazd pól. To najwyżej możemy poczekać chwilę. No, my tylko tak, wiesz, chwilę. Widzicie, jak to jest, widzowie nawet w niedzielę przyjeżdżają nas odwiedzać. Cofnij. No ja muszę cofnąć, kurde. Po robocie. Ale tutaj we wjeździe, nie? Zostawię. No tak, zostawię. Nie, no tam cofnę, żeby tutaj przejazd był w razie czego. Zamknij drzwi, żeby tutaj nie urwać drzwi, wiecie? Ja to od razu po. A widzę EB, czyli gdzieś tam Łódzkie. O kurcze. Światła.
Dziok, światło zapomniałeś, akumulator rozładujesz. No, rzeczywiście. Dobra, to dziękujemy za odwiedziny. Dziękuję, pa, pa, pomachaj. Nie. No i widzowie nas odwiedzili. Zapraszam. Wezmę tą łopatę, wymienię na szpadel, bo będę chciał sprawdzić, na ile przesiąkło po tych mocnych, solidnych opadach. Oj, przepraszam. Wezmę ten szpadel. Fajnie będzie? No. Głośniej mów. Tak, fajnie. Musisz wstydzić, poczuć. Ale tak nie lubię. Jesteś w ciąży? Nie. Milcia jest w ciąży jak coś. Nie jestem, nie kłam. No nie jest, oni tam piszą. Ja cię raz złapałem cię za brzuch, oni mówią, o, mały Joker będzie. Bo wiesz dlaczego piszą? Bo ja nosić zaczęłam luźniejsze bluzy. Tak? A ja po prostu lubię takie, no. I piszą, ale Milcia ci się przytył. Jak ci się przytył? Ty dobrze teraz wyglądasz, taka ekstra. Ty, jak ja cię wziąłem, wyrwałem, ty byłaś taka chuda. Trochę, za szczupła. No dobra, byłaś taka szczupła. No. A teraz jesteś w sam raz. No. Jak dla mnie. Każda, jak to, potwora znajdzie swojego amatora, tak? No, patrz, nasza kija jedzie. Ty się nie wychylaj, bo ja muszę się wychylić. O, patrz, teraz nie wyjedziemy. Jak to na naszej drodze. Jak to zawsze jest na naszej drodze. Coś opowiada widzę, żeby nie uciekli z kanału. Co? Pauza, no. Cięcie. Jedziemy na rzepak zobaczyć najpierw, nie? A gdzie mamy rzepak? Rzepak mamy najdalej położone pole od gospodarstwa. Czyli koło Wrzesnicy. No. Pytacie się, czemu pasem awaryjnym jeździmy? Można mandat dostać za pas awaryjny. Ja wolę jechać tym pasem awaryjnym, niż blokować ruch. Jestem tego zdania. Dlatego ustawimy sobie 38, bo on wtedy nie przepala tak dużo. Dlatego wolę jechać tym pasem awaryjnym, bo... 40 jest? O, 40 jedziemy. Fajnie się prowadzi, co? Dobra, płynnie, ładnie. Z turem lepiej jedzie ciągnik, bo jest stabilniejszy. Jest dociążony bardziej przód i on tak nie skacze. A jak był bez tura, to trzeba by było popuścić powietrze z... Albo obciążnik dać. Tak, albo obciążnik możemy było dać, wiesz? Tak samo mówisz. Wiesz, jaką masz mądrą kobietę? Masz mądrą... O kurde, to jest zdolna, nie? Mała. Mała zdolna. I teraz zobaczymy rzepak. Milena będzie jechała, kierowała. Ja będę nagrywał. Tak? Chcecie tego zobaczyć? Tak. Ty mi powiedz, co tam się paliło? Tutaj? No. Samochód się palił, a po prostu tak się mocno palił, że stopił asfalt. Rozumiesz to? Jezus. Tak jak wiecie, mamy skręcić w lewo. Ja czekam. Wiecie jak robię? Tak jak mówiłem wam w tamtym roku. I tego się zawsze trzymam. Skręcam na prawo i czekam, aż wszyscy przejadą. Bo nikt nie jest przyzwyczajony, że ciągnik będzie że jakiś samochód, czy ciągnik, jakiś pojazd będzie skręcał w lewo na krajowej szóstce, gdzie nie ma zjazdu takiego pokazanego. Z przodu jeszcze samochód jeden i zdążymy. I bez problemu to się. Włącz kierunek. Nie, na razie mamy prawy kierunek i teraz w lewy włączymy. I możemy jechać. I bez problemu to będzie przejazd wykonany. Łycha nie jest za nisko? Nie. Jest okej. Dobra. Światełka możemy włączyć, bo jesteśmy na polu. Rzepak jest z bułki niemieckiej. Dobra, ja zatrzymuję się. Daję Milenie stery. Milcia będzie się uczyła. Dam na P. Postój. Postój. Tak, na postój, dobra, żeby... Dobra, idź. Cio. Kurcz. Ojej. Ale nic mi nie mów, bo przecież ja jeździłam w tamtym roku. Ty, Milcia, ważysz ile? 60 parę kilo, nie? Kobiety się o bieg i o wagę nie pyta, nie? No ale słuchaj, ważę 66 kilo, ale mierzę 1,77 m. No dobra, to popuścimy trochę ci powietrza, bo tu jest pod Hollywoodzkiego i pode mnie. Nie, dobrze napompowane. Będzie. Trochę popuścimy, żebyś miała, o, elegancko. Nie, już o, jest już? Nie, było dobra. Lepiej. Jest dobrze. Nie, było lepiej. Teraz jest niewygodnie.
luź. Dobra, kierownicę do siebie. No i no. Ja ci nic nie będę mówił, ciekawe czy zapamiętałaś. Kierownica nowy jest ten i ciężko chodzi. No, dobra. Sprzęgło. Tak, sprzęgło. Tu mamy co? No hamulec, jak w samochodzie wszystko jest, gaz. No sprzęgło, biegi. Na D damy. No na D. Rewers. Rewers, no. I teraz popuścimy lekko. Dobra, idziemy. Tak mogę jechać? Wolno? Czy dodam? Tak. Nie, zostaw, ja tutaj ustawiać umiem. Mogę zająca, żeby szybciej jechać, o. Bardzo ładnie. Kurczę, piszcie tam ładne komentarze, że Milcia ładnie jeździ. Zobacz, nawet nie musiałem jej pokazywać. No. Może ja Milena wyciągnę i cię nagram, jak ty jedziesz. Dobra. Czekaj. A czemu mnie tak, stanęłeś, że ja w krzokach muszę wysiadać? P wezmę. P? Ale będziesz jechała za chwilę. No i dawaj, dawaj moja kobita, jedziemy. Sama będzie jechała, zobaczcie. Z P biła bieg i sprzęgło puszcza powoli. Elegancko. Kurczę, ty, kobita, za szybko nie jedziesz? Żurę może daj. A jej się podoba. Przebiegnę się tutaj, bo będzie skręcała. Ciekawe, czy będzie wiedziała, że ma skręcać. Pani, a pani, gdzie pani jedzie? Pani tutaj, halo! Tu! No ta! O, panika, nie. Panika? Będzie czy nie? Kurczę. No, pana Jirka przeniesie zaraz. Przejedzie. Ma chyba na trzeciej ćwiartce, bo coś tak czuje. Bo za szybko. Elegancko. O, mówiłem. Dwie ściągła. A łyżką tą? Umie łyżką? O! Do góry i na dół, pokaż. Ale mam zdolną kobitę. Milcia to jest, the best. Tak, i teraz Jokera potrąć i zakopiemy. I wracaj John Deere sama. I koniec filmu. I wtedy będzie Milena przejmuje kanał. Będziemy ją przyuczać powoli. O, patrz, kurczę. Kobita, to z drogi? Teraz mnie przejedzie. Ja uciekam. Tak? O tam weź. Każe mi wsiadać do ciągnika, no to muszę się słuchać. Jak ty kobita zdolna, ty wszystko umiesz. A bok co to znaczy? To jest na siebie naciąg, narzucać, wiesz? O, a tak to... O, rozumiesz? Dobra, jedziemy. Gdzie jedziemy? Dalej, prosto. Dobra. Myślałam, że już ci się tak spodobało tam na zewnątrz, że nie chcesz wsiąść. Nie no, bałem, myślałem, że mnie przyjedziesz. A, bo specjalnie chciałam ci przyjechać. No, widzisz? Może szybciej pojedziemy. Jak ty zdolna jesteś, kobita. O, tu właśnie kosiliśmy. Tak, tu kosiliśmy, tu było żniwa z Mileną u pana Irka. Tak? A co tu kosiliśmy? Jęczmienią zimą. O kurczę, ty wszystko wiesz. Jarek Ogarek by powiedział, no to fajnie. Nie. Jak jest? Fajnie? No to dobrze. A, no to dobrze. pozdrawiamy Jarka Ogarka i fajnie było, że nas odwiedziłeś, Jarek. No. Obyś jeszcze przyjechać, jakbyś obyś, pogoda. Żebyś na drugi rok przyjechał. A czemu nie w tym roku? Przecież po żniwach może przyjechać. No, a deszczu nam nie będzie trzeba po żniwach. Najlepiej jakby na wiosnę przyjechał, bo Jarek Ogarek przywozi deszcz, pamiętajcie. Jak przyjechał, to więcej spadło z jednego dnia niż od 15 marca do tego kiedy dnia, co padało. Kiedy wyjechaliście do niego. Tak.
I my kiedy pojechaliśmy do niego, to był ostatni dzień obfitych opadów, czyli w któregoś tam marca pojechaliśmy do niego. Więc Jarek przywiózł deszcz. To już jest, nawet pan Irek to powiedział. O, zobaczcie sobie te przeżyto, nawet stań na chwilę, zobaczymy te ziarko, jakie ma. Przyłożyło taki, tam, gdzie zielone są jest. Są takie objazdy kół? Tak, dobra, nie musisz tam nawet deszcz, wystarczy na rewers. Sprzęgło jak... Nie, nie musi. Wyłącz. Tak. To jest jako sprzęgło, wiesz? N. To ho. To jaki to poślad będzie? Takie. Ty, kobita, gdzie ty mi jedziesz? Co jest, kobita? Czemu mi odjeżdżasz, co? No bo ty tak jakoś... To wygląda tak, to wasz zawsze wyjazd na pole. Mhm. Że się zatrzymujecie przy każdym życie, przeżycie. No. My mamy bardzo dużo kawałków, to zatrzymujemy się praktycznie wszędzie na polach. Milcia, tutaj nawet staniesz i weźmiesz szpadel, zobaczymy na ile przysiąkło, nagrasz mnie. Poważnie? Tak, bo chcę zobaczyć ile wody spadło. Powiem wam, za 60 litrów naprawdę dużo dało, bo na pewno na tym szpadle jest dobrze ziemia przysiąknięta. Tu już jest twardo. Dalej. Teraz już pojedziemy na co? Na rzepak? Na rzepak. Pojedziemy na rzepak, będziemy wracać, nie? Żyto jeszcze po drodze zobaczymy i koniec. Nie będziemy jechać na tamte działki oddalone dalej od gospodarstwa. Chciałem zobaczyć rzepak. Ja ci powiem, tu jest żyto. Owies, ale ten owies to taki słaby. No, o, tu rzepaczek po dwóch stronach. A który nasz? Ten. Ten? No. Ładny rzepak? Piszcie w komentarzach, ładny. Ciekawe jak będzie sypał. Brody. Ale tam właśnie. Kogo jest rzepak tak dużo? No to jest takiego jednego, jedno ka- takiego jednego ile gospodarza. Jest tam jest w jednym kawałku 110 hektarów. To więcej niż my mamy gospodarstwo, wiesz Milcia? To wy byście takim kawałkiem wyżyli, nie? Tak. Jak jeden kawałek byśmy mieli, to byśmy musieli dzielić na 5. Bo nie wiadomo co siać. No właśnie. Albo by było lepiej, bo raz byście rzepak siali, później byście, tylko że ziemniaczków by nie było gdzie. No to ziarko jak wygląda? Tak. Małe, nie? Drobne. No jeszcze musi to schnąć. Czemu ty jesz? No dobre jest. A co, nie dobre? Pokaż. Z naprawy pewnie nie będzie. Daj tu na rewersję, opal rękę. Co, na rewers? No. Czemu? Co i tam? Wyłącz i włącz. No jak to? Normalnie możesz. Widziałeś? Widziałam. On sprzęgło. Możesz go zatrzymać, dobra. Awaryjki tu są? Macie po lewej stronie nasze żyto. Zobaczcie, ten kawałek trzy razy skracany, a nie wytrzymał. Nie wytrzymał i powiedzcie mi, deszczu nie było. I skąd takie żyto tutaj się wzięło? No, to jest żyto te Performers. Ono zielone jeszcze jest, jak widać, widzicie? No, jeszcze pociągnie coś do kłosa. Wytrzymało tą suszę. No tam pokręciło. Kurde, kurde, uciekamy. O, ale tu kałuż jest. Dawaj kita! Poszła! Nie czai się. O kurczę. Tu. Ale wody spadło. Robimy zmianę, bo już jedziemy na szosę. Ale na szosie bym mogła kierować, tak? No, mogłabyś, tylko że... Ale lepiej jednak zmianę. Musi jeszcze trochę po polach przejeżdżać,
jeszcze musi trochę po polach pojeździć, żeby się przyzwyczaić do maszyny. Nauczyć, no właśnie. No, Milcia przejmuje kamerę. Jeżeli wam się podobają takie odcinki ze mną, to proszę o zostawienie łapki w górę. Tak? Tak. A powiedz, dlaczego zostawiać lepiej łapki w górę? Zobaczcie, to jak zostawicie łapkę w górę, to bardziej mnie motywuje i Milcie tak samo. No a ja po ostatnim filmie 11 tysięcy polubień ponad 12 tysięcy już. 12 już jest? No to bardzo, bardzo się ucieszyłam z tych łapek. No i wiecie, to jeszcze bardziej motywuje, a wynagrodzenie to jest dla mnie za codzienne wrzucanie odcinków dla was. No, więc pamiętajcie. Łapki w górę. I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Dobrze mówi. Polać mi.